właśnie mi przyszedł silnik do roweru elektrycznego. Przesyłka bardzo szybka, bo zamówiłem ją w poniedziałek rano, a dzisiaj jest środa i dziś rano, w środę już przyszła. Rozpakowałem, bo mi się nie chciało uwierzyć, że to jest to. I zobaczymy, co jest w środku. W środku jest torebeczka z kluczem, z trytyczkami, z jakimiś śrubkami i z naklejkami dla smutnych panów. Jeszcze instrukcja. Nie wiem po jakiemu, pewnie po angielsku. Oprócz tego tutaj są elementy do montażu, korby i dwie korby. Ciekawe, czy trzeba je montować te, czy może pasują te oryginalne od roweru. Nie wiem. Już się coś połamało. Tutaj do kompletu. Ojej, wszystko się to rozsypało. I co tu jeszcze? O, osłonka zębatka miała być 44. No jest 44 zęby. Tu jest kabelek. A, to jest kabelek do czujników do hamulca, bo nie chciałem całych klamek, tylko to jest kabelek do czujników hamowania. Dobra. Co tu jeszcze? Jakieś pudełeczko. A, to jest wyświetlacz. O, jaki malutki. Na zdjęciach wyglądał na większy. On jest bez żadnego pilota. To jest obsługiwany tylko tutaj, montowany centralnie na kierownicy. Nie pamiętam, jaki on to miał symbol. Może to będzie. O, 500 CH. Dobra. To mamy. Tu jeszcze jest pudełeczko. To jest chyba ten główny przewód, który jest do wyświetlacza i do wszystkich innych elementów. Jest tu też czujnik prędkości, widzę. Gratis klucz do zdejmowania torby. No dobra, jakiś tam mam swój. Zobaczymy, na netko. Manetka dla leniuchów. O, proszę, lampka. Lampka przednia w gratisie. No, coś tam było napisane, ale myślałem, że nie będzie rękawiczki, żeby sobie rączek nie pobrudzić. O, świetnie. Przejścióweczka, bo właśnie zamówiłem też baterię, która jeszcze nie doszła. I ona będzie miała taką wtyczkę, ta bateria. No i tu jest przejścióweczka do tego, żeby się do tej baterii podłączyć. No i samo jądro, czyli silnik. No niestety nie sprawdzę, czy działa, bo po prostu nie mam do czego go podłączyć, nie mam baterii. Także
Na razie będę czekał na baterię, chyba że będę miał czas, to podłączę silnik do roweru. Coś jeszcze? Nic więcej już nie ma. Na razie. To na razie. W każdym razie zestawik jest. Przyszedł w ciągu 2 dni. Podobno z Francji. Tak było napisane w ofercie AliExpress. A w ogóle silnik to jest Bafang 500 W, aczkolwiek na nim jest napisane 750, więc pewnie tylko po prostu w oprogramowaniu jest zdjęty na 18 A, czy ile tam, żeby miał te 500 W. No bo to podobno są te same silniki. No dobra. Wszystko jest. Pakuję to z powrotem do środka. I będę później montował.